konie ruszyły. Ładnie złapała start Szarotka, ostatnia ruszyła Valkyrie, a teraz walka o prowadzenie. Poszedł Muminek razem z Szarotką i w czołówce jest także Strzałka. Te trzy konie na czwartym miejscu. Valkyrie z tyłu galopuje Power Spirit. No idą tutaj łeb w łeb. Muminek z Szarotką, one dyktują tempo. Na trzecim miejscu Valkyrie, tam przeszedł do przodu Monte Carlo, Strzałka, z tyłu Bakalan i z tyłu galopuje Power Spirit. A konie już są w zakręcie, już są na łuku, około 1000 metrów do celownika. No i zdecydowanie już Muminek, Szarotka tam poszła troszeczkę na zewnętrzny tor. Zatem Muminek, Valkyrie, Szarotka, dalej w mocnym posyle Monte Carlo i pozostałe konie. Taka jest sytuacja przed wyjściem na prostą. Ostatni jest Bakalan, przedostatnia Strzałka, która tutaj odpadła z czołówki. Na prostą wyprowadzi przy wewnętrznej Muminek. Szarotka będzie próbowała finiszować polem. Tam ładnie złapała kanat Valkyrie, ale ucieka Muminek. Muminek, Valkyrie, polem ruszył Monte Carlo. Mocno finiszuje. Trzy konie są w walce. Muminek ma przewagę, ale do celownika to jest jeszcze 300 metrów. Muminek atakowany przez Monte Carlo. 200 metrów przed celownikiem. Muminek utrzymuje prowadzenie. Jeszcze 150 metrów. Muminek ma przewagę i pierwszy za chwilę wpadnie celownik, a o drugie miejsce walka i drugi będzie Power Spirit. Zatem Muminek, Power Spirit, Monte Carlo, ostatni Bakalan.